Ponieważ te parkury dbają o spójność naszego przygotowania pod kątem motorycznym, technicznym. Spójność, twoje nogi mają dać ci prędkość. Nieludzka, trudna, okropna, brudna, nieczysta, brutalna. Siemanko, z tej strony Majer Football, witam was w kolejnym vlogu. Zanim jeszcze rozpoczniemy vloga, to łyczek kawusie za wasze zdrówko w działaniu, w osiąganiu wygranej czy wyników. Smacznej kawusi, jeżeli oglądacie to rano, jeżeli po południu, to może też pijecie kawę przed treningiem. Ja ogólnie jestem fanatykiem kawy, ale jeszcze zanim przejdziemy oczywiście do części mentalnej z książki Tima Grovera Wygrana, a także punktów teoretycznych moich treningów, wróćmy się do tego, co się działo w ostatnich tygodniach, zanim w ogóle doszło do tego dnia, bo dzisiaj miałem 4 miesiące od operacji, także jest to naprawdę bardzo ciekawy czas, ponieważ w tym tygodniu także dowiem się, czy będę mógł już wrócić w 100% do treningów w klubie. Robiłem testy siły, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to tak jak mówię, zacznijmy od tego, od czego wszystko się zaczęło w tych tygodniach, których nie nagrywałem. A nagrywałem tylko bez żadnego opowiadania, jako że Ergol wykupił zgodę i powstała największa sztama w polskiej piłce. Dobrze mówię? Chyba dobrze. To w związku z tym, że współpracuję z Ergolem, gdzie macie na kod MAJER10 minus 10% na cały asortyment, zostałem jednym z ambasadorów. Ambasadorów może nie, bo ambasadorów eventu, który miał miejsce w Warszawie, gdzie uczestnicy tego eventu mieli za zadanie przejść od zgody do Ergola, wykonując zadania na różnych stacjach, na których byli różni twórcy. Ja byłem na jednej ze stacji w szkole podstawowej na Orliku. Jeden młody piłkarz dużo wydał, żeby to było miejsce. 3, 2, 1, go! Jak zdobyć? Może jakoś w cieniu czy coś? Dalej to, co się działo, to oczywiście wprowadzenie parkurów techniczno-wytrzymałościowych, które są idealnym elementem do wprowadzenia do swojego procesu przygotowania się właśnie w okresie letnim, kiedy tego czasu mamy mało, ponieważ te parkury dbają o spójność naszego przygotowania pod kątem motorycznym, technicznym, szybkościowym, czyli motorycznym. Także możemy w tych parkurach naprawdę bardzo dużo rzeczy umieścić. Możemy także wprowadzać tam elementy obserwacji, aczkolwiek w takich parkurach bardziej polecam skupić się właśnie na aspekcie wytrzymałościowym. A tak jak ja właśnie teraz działam, czyli jeden dzień to jest aspekt wytrzymałościowy właśnie w parkurach wytrzymałościowo, techniczno, szybkościowych. Drugim elementem jest wprowadzenie modelu z programu Obserwacja 2.0 oraz ćwiczeń bardziej podaniowych na inteligencję, obserwacje, zdolności poznawcze, nad którymi zazwyczaj pracuję u mnie na ogródku. Dlatego też widzicie mnie dzisiaj rozpoczynającego tego vloga w domu, ponieważ moi rodzice wyjechali na wakacje i pilnuję domu. Aczkolwiek też planuję teraz na wakacje zostać tutaj, wykonać robotę, która mnie przybliży do powrotu do pełnej sprawności, ponieważ mam tutaj dużo więcej jakby elementów, z których mogę korzystać w procesie powrotu do zdrowia, takich jak basen, ogródek do treningu z moim bratem, a także chcę oczywiście mojemu bratu jak najbardziej pomóc osiągnąć taki stan właśnie, w którym on pokocha tą piłkę i będzie chciał tego rozwoju, będzie chciał osiągnąć w tej piłce bardzo dużo. Oczywiście nie chcę robić tego na siłę, tylko chcę go do tego zainspirować, pokazać mu, że ta droga naprawdę może być pełna radości, ale także pokazać mu tą ciemną stronę właśnie dążenia do wygranej. Chcę zaszczepić w nim taką ambicję właśnie do tego, żeby on te rezultaty chciał osiągać, bo pomagam wszystkim wam, którzy są tutaj na YouTubie, ale także chciałbym pomóc moim najbliższym, a moją najbliższą osobą aktualnie jest mój brat, który też zaczął grać w piłkę i naprawdę fajnie wygląda, duży progres razem zrobiliśmy. Także zobaczcie, jak wyglądały nasze ostatnie treningi. Ja postaram się tam wtrącić, dodać kilka słów od siebie. Myślę, że też tam wyciągnę kilka takich elementów, które mogą wam dodać wartości do tego wszystkiego w kontekście takiej teoretycznej, ponieważ poruszyliśmy, myślę, tam kilka ciekawych aspektów, ale także zobaczcie po prostu, jak te ćwiczenia nasze na inteligencję, na zdolności poznawcze, na obserwacje, na technikę użytkową w podaniach i przyjęciach
wyglądały. Okej, pierwsze ćwiczenie jest przede wszystkim na rozwijanie szybkości podejmowania decyzji na bazie obserwacji. Przyjmujemy piłkę podeszwą, obserwujemy, po której stronie pokazuje nam się partner i podejmujemy odpowiednią decyzję o zawrocie w stronę, właśnie w którą on się pokazuje. Najważniejsze jest to, aby w momencie, kiedy pokazuje nam się po prawej stronie, zawsze ten obrót był przez dalszą nogę, ponieważ wyrabia to w nas nawyk chronienia piłki. Jest to ćwiczenie inspirowane bramką Phila Fodena przeciwko Liverpoolowi, kiedy to właśnie w taki sposób zaobserwował Kevina De Bruyne przeciwnika, zagrał fajną akcję kombinacyjną i zdobył bramkę. Polecam zobaczyć po oglądnięciu tego vloga właśnie bramkę Phila z Liverpoolem. Drugie ćwiczenie, które widzicie, to oczywiście część techniczno-poznawcza, gdzie wykorzystywaliśmy dwie ścianki. Naprawdę to, jak dwie ścianki potrafią zwiększyć efektywność pracy w treningu, ponieważ możemy pracować wielowymiarowo nad różnymi rodzajami przyjęć, spodań pod różnymi kątami. Tutaj, jak widzicie, przesuwaliśmy piłkę wewnętrzną częścią stopy z takim obrotem. Nie mam pojęcia, jak nazywa się to przyjęcie. Jeżeli wiecie, jak się nazywa, to możecie dać znać w komentarzu. Tutaj już nie pracowaliśmy nad szybkością podejmowania decyzji, tylko tak jak mówię, nad obserwacją i nad aspektami technicznymi. Tutaj jeszcze macie serię na lewą stronę, pokazaną od drugiej strony. Już potem robiło się trochę późno, ponieważ w ten dzień prawdopodobnie byłem we Wrocławiu i przyjechałem bardzo późno do domu i ten trening robiliśmy około 21:00, ale powiem wam, że naprawdę świetnie się go robiło, ponieważ teraz są upały po 30 stopni. Takie uczucie chłodu naprawdę dodało takiej świeżości umysłu. Balansie, ten balans, patrz. Jednaj się w pierwszym balansie i odejdź. Złap tutaj, żeby to było hop, żebyś tu płynął. Tu masz u góry płynąć, a twoje nogi mają dać ci prędkość. Dawaj, hop. Raz. Świetnie, teraz był brawo, teraz dobre przyjęcie. Bez kontaktu, hop. Świetnie, teraz był fajny balans, brawo, tylko lepszy kontakt, teraz reakcja, hop. Tak, i od lewej, od lewej, od lewej. Teraz raz, do środka, podanie, hop. I teraz reakcja. Tak, i graj, brawo, raz, dwa. Reakcja, hop. I ostatnie, hop. O, właśnie, patrz, tu jest fajny luz, łapałeś fajny luz u góry i była jakość od razu. Jest. Okej, i wracając jeszcze do tych parkurów wytrzymałościowo-szybkościowo-technicznych, to jeżeli chcecie przygotować się właśnie pod takim kątem, który zaraz też zobaczycie, bo pokażę wam jednego parkura, którego wykonywałem właśnie w tym całym okresie do tego dzisiejszego dnia, to możecie takich parkurów więcej znaleźć w moim programie Pre-Season 1.0 i Pre-Season 2.0. Są to dwa programy, które idealnie pasują właśnie na ten okres letni, aby zadbać o spójność swojego rozwoju i nie martwić się potem w trakcie sezonu czymś takim, że będziecie chcieli poprawić swoją wytrzymałość, szybkość w trakcie sezonu. Nie, w trakcie sezonu macie się skupić na wynikach z przygotowania, które nastąpiło przed sezonem, nie? Czyli przed sezonem poświęcacie się na maksa w przygotowania, a potem działacie już dużo bardziej w sezonie na instynkcie i też skupiacie się właśnie na rozwijaniu bardziej swojej obserwacji, ale zresztą punkt teoretyczny, możliwe, że właśnie dzisiaj poruszymy taki element, o którym teraz mówię, żebyście mogli dobrze sobie ten okres przygotowawczy zaplanować. Ja dzisiaj po raz kolejny będę taki parkour wytrzymałościowo-techniczno-szybkościowy tworzył i do tego oczywiście będę robił interwały, ale to wszystko zobaczycie oczywiście w dzisiejszym odcinku, jak już znajdziemy się na boisku. Ostatnia rzecz, którą zrobiłem, zanim jeszcze nadszedł ten dzień, to zadzwoniłem do Fizjofitu w Knurowie i umówiłem się na testy mocy. Robiłem testy mocy na power składzie, czyli jakby wam to wytłumaczyć. No jest to przysiad z tymi takimi, zresztą zobaczcie w wideo. Remik, co to robi? Co robi dobrze? Mierzymy moc w trakcie akurat w tym momencie wzorca pchania, czyli jak z jednej nogi przyspiesza i odnosimy obciążenie do masy ciała. Wszystko mi wyszło, jeżeli chodzi o testy siły, dobrze. Tylko dwójkę mam dużo słabszą lewą niż prawą, jest minimalna dysproporcja, dlatego też z Rafałem wprowadziliśmy więcej elementów unilateralnych, czyli ćwiczeń na jedną nogę. No i myślę, że będziemy to po prostu rozwijać. Będziecie to moje przygotowanie motoryczne oczywiście widzieć tutaj w
tym projekcie Performance, który będzie dalej trwał przez okres przygotowawczy. W środę ruszamy z okresem przygotowawczym. Niestety ja dzisiaj dzwonię do Ortomed Sport i myślę, że uda mi się na wtorek, czwartek może umówić do lekarza. Dobra, czwartek 11.30, okej, dobra, to zapisuję, dziękuję. Jego potwierdzenie będzie kluczowe w tym, czy ja mogę wrócić do treningów, ale myślę, że potrzebuję jeszcze, aby to miejsce, bo wydaje mi się, że boli mnie to miejsce operowane, żeby to miejsce operowane się jeszcze zagoiło. Ono jeszcze widocznie potrzebuje trochę więcej czasu. Ja zabieram się za czytanie kolejnego rozdziału książki, przechodzimy do części mentalnej. Ja potem zabieram się za analizę Verratiego versus Włochy. Zapraszam do mojej grupy rozwoju potencjału. Linki wszystkie w opisie. Możecie oczywiście dołączyć i otrzymać wszystkie analizy, które do tej pory zrobiłem na Euro, a naprawdę było ich dużo. Dużo, niedużo, ale były na pewno wartościowe, ponieważ dużo elementów ważnych tam zawarłem, a była analiza indywidualna MVP tego turnieju, którego już nie może kontynuować, czyli Spinazzoli, który niestety doznał kontuzji, a to, jaką robotę robi, wydaje mi się, że kwestia czasu i dołączy do lepszego klubu niż Roma. Chociaż Roma to też nie jest oczywiście słaby klub, ale wydaje mi się, że po tym Euro zostanie gdzieś ściągnięty. Okej, okay, i właśnie skończyłem czytać drugi rozdział z książki pod tytułem Wygrana Tima Grovera. Oczywiście tą książeczkę pamiętajcie, że możecie kupić razem z Nieustępliwym na OSM Power minus 10% z kodem Alan. I wracając do rozdziału, ten rozdział był o, na samym początku, motywacji. No oczywiście Tim Grover powiedział, że motywacja, jeżeli potrzebujesz motywacji, to znaczy, że nie jesteś gotowy na wygraną, ponieważ nie jesteś świadom tego, że nie zawsze będzie ci się chciało. I on to tak fajnie opisuje, że będziesz czuł tą sztuczną siłę, która niby daje ci napęd, ale w pewnym momencie zderzysz się ze ścianą i ta cała magiczna siła zniknie. Jeżeli nie będziesz potrafił się odciąć od tej motywacji i po prostu nawet działać wtedy, kiedy ci się nie chce, bo jeżeli będziesz po prostu skoncentrowany na wynikach, na robieniu tych wyników, na rozwoju, to tej motywacji nie będziesz potrzebował, ponieważ całe twoje skupienie będzie skierowane tylko i wyłącznie na efekt końcowy. I to jest właśnie taki tip dla osób, które potrzebują tej motywacji. Tak jak mówił Alex Ferguson, najlepsi nie potrzebują motywacji, bo na pierwszym miejscu stawiają dumę po osiągnięciu jakiegoś wyniku, rezultatu. Także zazwyczaj, kiedy masz zacząć jakieś działanie, pamiętaj o tym, aby od razu myśleć o tym, jaką dumę poczujesz oraz co dzięki temu, jaki wynik po prostu dzięki temu, że zaczniesz działać, osiągniesz. Kolejnym elementem, który napisał Tim Grover w tej książce i będzie też również zadanie dla ciebie, już to zadanie dawałem na Instagramie, ale teraz będzie stop i będę chciał, żebyś napisał, opisał wygraną jednym słowem. Czym dla ciebie jest wygrana? Teraz będzie wideo zapauzowane, napisz w komentarzu i zaraz przejdziemy dalej. Ok, pewnie już zostawiłeś swoją definicję jednym słowem w komentarzu, a teraz przejdziemy do tego, jak definiują wygraną najwięksi sportowcy z tego świata, najwięksi biznesmeni. Nieludzka, trudna, okropna, brudna, nieczysta, brutalna, bezlitosna, bezwzględna i niekontrolowana. I na koniec Kobe Bryant, który mówi, że wygrana jest wszystkim. Ponieważ jeżeli jesteś tylko i wyłącznie nastawiony na to, że będziesz czuł się podczas wygranej dobrze, że osiągniesz jakąś satysfakcję, radość czy cokolwiek, to niestety w końcu zderzysz się z tym, o czym powiedziałem przed chwilą, czyli właśnie z jakimś problemem. Tu prosty przykład, który jest związany ze mną, ponieważ niedawno miałem operację, kontuzję. I teraz pytanie, jak ty po tej operacji, podczas tej kontuzji potrafisz szybko przejść od wymówek, od takiej mini depresji, nie wiem czy można, może depresją tego nie można nazwać, ale po prostu załamania na cały świat, że świat jest niesprawiedliwy, że jak ja mogłem doznać kontuzji od takiego lamentowania, w ile czasu przejdziesz do działania? Bo jeżeli zrozumiesz, że tak wygląda rzeczywistość piłkarska, że ta kontuzja może się zdarzyć, że czasami może ci brakować pewności siebie, czasami może brakować ci motywacji, może ci brakować tak naprawdę wszystkiego. Jeżeli ty zrozumiesz, że te wszystkie elementy w tym wyścigu są naturalne, że są po prostu rzeczywistością osiągania wielkich osiągnięć, no to będziesz dużo bardziej gotowy na to, żeby wykorzystywać swój złoty czas do osiągania jak najlepszych wyników. Okej, okay, ja jestem w drodze na trening. Jeszcze zanim przejdziemy do części teoretycznej, zobaczcie, jak wczoraj wyglądało moje testowanie szybkiej pracy nóg. Mniej więcej już na 80-90
100%. Wszystko zrobiłem bez bólu i także testowałem zmianę kierunku w prowadzeniu piłki i ogólnie prowadzenie tej piłki na bardzo małych przestrzeniach z takimi dynamicznymi zawrotami, czyli też generalnie szybką pracę nóg testowałem, ale w prowadzeniu piłki i czasami czułem to odklejanie tego miejsca, które mam tak jakby sztywne w środku biodra, a tak poza tym to wszystko było bezbólowo. You're not my friend, so no, I'm taxing you. You are like my sons, I'm going dad on you. Okay, good job, good job. Get my no prop. Hit my line, you're irking me. I hit that woosah. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Spend that money, make it reappear. Ta-da. I've been getting paid. I've been eating. Sleeping like a baby, cause I know my paper straight. Another day to the grave. I get it cause I got to. I got kids, I need the bank. Thank the Lord when I wake. I've been sleeping like a baby, cause I know my paper straight. Another day to the grave. I get it cause I got to. I got kids, I need the bank. Pora przejść do części teoretycznej vloga. Pytaliście w komentarzu odnośnie tego, jak planować swój cały tydzień treningów. Jest naprawdę bardzo złożony aspekt, ale możecie znaleźć bardzo dużo informacji w moich wszystkich programach 2.0. Jednak tak jak obiecałem, to po prostu powiem wam chociaż w kontekście tego, jak ja to robię, abyście mieli jakąś inspirację, bo nie starczyłoby mi czasu, żeby to tak naprawdę te wszystkie elementy, które zawarłem na przykład w programie, umieścić. Także pierwszy element, który dla mnie jest kluczowy przy planowaniu całego tygodnia, to w jakim jestem momencie w swojej przygodzie z piłką. Aktualnie moim celem jest powrót do sprawności, pewnie twoim aktualnie byłoby zbudowanie formy, która pozwoliłaby ci z lepszymi fundamentami ruszyć w pre-sezonie, aktualnie w okresie letnim, kiedy mamy bardzo mało czasu na przygotowania, dlatego tak jak mówiłem, świetnie sprawdzają się tutaj parkury wytrzymałościowo-techniczno-szybkościowe do budowania kondycji i techniki. Ja właśnie działam takim systemem, że tak jak dzisiaj widzicie, jadę wykonać właśnie taki parkur wytrzymałościowo-techniczny, interwał, a także skupiam się oczywiście w tym parkurze na spójności swojego przygotowania. A w kolejny dzień, czyli działam takimi właśnie dwoma schematami, tym drugim schematem jest inteligencja piłkarska, szybkość reakcji, szybkość myślenia, czyli model z programu Obserwacja 2.0, i wtedy staram się mieszać. Raz to jest miks prowadzenia piłki z podaniami i przyjęciami, raz są to same podania i przyjęcia, raz są to elementy Ballmastery plus podania i przyjęcia. W okresie zimowym możemy sobie dużo bardziej rozdzielić te wszystkie aspekty, bo możemy skupić się na przykład tylko i wyłącznie na samym początku okresu. Czym dalej od sezonu jesteśmy, możemy bardziej się skupić tylko i wyłącznie na wytrzymałości plus technice, potem na wytrzymałości szybkościowej plus technice i potem na końcu szybkości plus technice. Oczywiście do tego dodajemy aspekt taktyczny, aspekt zdolności poznawczych i aspekt mentalności, czyli cały ten system, który tutaj dziś poruszamy na vlogu. Okej, zaraz do tego dodam jeszcze element tego, jak na przykład dobierać sobie odpowiedni parkour pod okres, w jakim się znajdujemy, ale na samym początku chciałbym wam pokazać moje przygotowanie do treningu. Zaczynałem od różnych ćwiczeń Ballmaster oraz prowadzenia piłki z Life Kinetic, tak aby dodać do tego swojego treningu trochę pracy nad elementami poznawczymi, czyli nad obserwacją, w międzyczasie oczywiście standardowo jakieś przyjęcia z powietrza plus zabawa piłką. Następnie przeszedłem do tego, co jest dla mnie kluczowe po operacji, czyli stabilizacja, ogólnie cały protokół, mobilizacja, stabilizacja, aktywacja. Tutaj dodałem już do stabilizacji gumę, jak widzicie, standardowe ćwiczenia, które już widzieliście bardzo dużo razy. Dodałem też oczywiście stabilizację na przywodziciele, bo jest to ważne ćwiczenie dla piłkarzy. Do tego stabilizacja w matrixie na stopę, ćwiczenia, które często widzicie u nas na treningu z Rafałem. Następnie jeszcze trochę elementów przyjęć z powietrza z lekkim prowadzeniem piłki już. Jak widzicie, takie ruchy, które tutaj robię, nie powodują żadnego bólu, więc po prostu wprowadziłem do tych przyjęć kierunkowych, nawet nie kierunkowych, bo kierunkowe będą zaraz, tylko przyjęć pod siebie trochę elementów czucia piłki. Następnie przeszedłem do przyjęć kierunkowych i tym razem stabilizacja, ale już w plyometrii, czyli w sumie też jeszcze taka aktywacja. Po tych testach, które robiłem w Fizjoficie, wyszło mi też, że muszę pracować nad antyrotacją, jeżeli dobrze mówię, i Fizjo mi poleciła ćwiczenia, które po prostu powodują w stabilizacji rotację naszego centrum dowodzenia, czyli naszego koru,
I tutaj widzicie to ćwiczenie w staniu na jednej nodze, potem jeszcze stabilizacja. W drugim ćwiczeniu to ćwiczenie podpatrzyłem prawdopodobnie na kanale Łączy Nas Piłka, jak nasza kadra przygotowywała się do Euro. Można się śmiać, że w sumie to ćwiczenie nic nie dało, ale chodzi tutaj o cel ćwiczenia. Następnie, jak widzicie, o, to jest fajny tip, ponieważ przy aktualnej diecie spożywam trochę mniej węglowodanów ze względu na regenerację mojego układu pokarmowego i po prostu jakby dbam o ilość węglowodanów poprzez stosowanie żelów energetycznych w trakcie treningów. Polecam karbosnaki, następnie to, co mówiłem wcześniej, czyli aktywacja na gumach, pełny pakiet. I teraz przechodzimy do parkura techniczno-wytrzymałościowo-szybkościowego. I tutaj chciałbym poruszyć temat tego, jak na przykład sobie rotować tym wszystkim. Ostatni parkour, który widzieliście w tym treningu, był podzielony na bardziej parkour intensywny, gdzie pracowałem tylko i wyłącznie na dwóch stacjach i na tych dwóch stacjach starałem się pracować szybko. Tutaj również na stacjach starałem się pracować na 70-80%, bo wiadomo, jeszcze na 100% nie mogę tego robić, ale pomiędzy stacjami już dodałem dużo dłuższy bieg, to znaczy, że jakby całe stacje były dużo bardziej, cały w ogóle parkour był po prostu dużo bardziej objętościowy niż intensywny. Zobaczycie w kolejny dzień, który nastąpi za chwilę po moim skończeniu tutaj rozmowy i omawiania tego wszystkiego, taki właśnie parkour, który będzie podzielony na trzy stacje, gdzie głównie będę pracował intensywniej. Tutaj był, tak jak mówię, parkour objętościowy i taki parkour zazwyczaj jest bardzo dobry na samym początku okresu naszego okresu przygotowawczego indywidualnego, no i potem możemy sobie to oczywiście rotować z tym parkurem dużo bardziej intensywnym, aczkolwiek jeżeli pracujemy w klubie też, trenujemy w klubie, no to wtedy te parkury trzeba sobie rozdzielać. No i czym bliżej jesteśmy okresu przygotowawczego, tym bardziej te parkury mogą przechodzić w taką pracę intensywną, jaką zaraz zobaczycie. Robię na koniec interwał 15 razy 100 metrów, 50 truchtem, 180% i tak 15 razy, nie? Także działam. Okej, jeżeli chodzi o interwał, no to słyszeliście, jak to wszystko wygląda. I na sam koniec jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jeżeli macie jakiekolwiek pytanie co do tych parkurów i chcielibyście po prostu zaplanować je w swój okres przygotowawczy, to piszcie w komentarzu swoje pytanie, z chęcią na nie odpowiem. I pamiętajcie, że w dwóch programach, czyli Pre-Season 1.0 i Pre-Season 2.0, takie właśnie oto przykładowe parkury możecie znaleźć. Wszystko na stronie majerfootball.com/sklep z kodem JTMAJER-10%. Macie do końca, zobaczcie jeszcze ten interwał i zaraz przechodzimy do kolejnego dnia. I mamy kolejny dzień, dalsza część vloga będzie już tylko i wyłącznie treningowa. I dzisiaj zaczynamy treningiem na siłowni, będzie to wstawka motoryczna, a potem po treningu na siłowni przejdę na boisko, gdzie wykonam kolejny parkour, ale tym razem zwiększę trochę intensywność pracy, no i więcej będzie aspektów technicznych, czyli w sumie będzie cały parkour zawierał trzy stacje, które będą zawierały aspekty techniczne i będzie bardzo krótkie przebieganie od stacji do stacji z intensywną pracą na stacji. Been depressed for 170 years before I was born in this tournament, thrown in a hospital bed, thrown on this firmament, turning and turning into what I gotta to be who I said. Used to mix Xannies with Molly to flow, been in a bus, in a plane, in a boat. I put a touch in my pain in my notes, clutch the remains of the rope. Either I learn how to cope with it, or I turn into a ghost living. Some people turn into IG posts, some of us turn into quotes written. 13, I was on smoke, Zazani, I was on the coast. 16, leaning off dope, 10 beers and I'm on coke. I just learned how to walk, I just trip going backwards. I should have been dead by now, living on a bald chapter. 8 years, where they all go? Yo Gabe, when you gon' blow? 10 beers and I'm on coke, 16, leaning off dope. I'm just going to the store, like I'm going to the morgue. Pull up to the counter, fill the bag, and the clerk asks, I'm sure. I'm just going to the store, I'm just gonna get more. 1-2 is like 3 and 4, love you is like we at war. R.I.P. to my O.G., been that nigga since 03. Real nigga, real low key, tell me something you can show me. Been a minute since I OD'd, penicillin made my nose bleed. Hard to tell if we was homies, always telling me a story. Everybody wanna check, everybody's not a threat. Some came, some left, I stayed, I rep. Broad day, I wept, in hallways I crept. Got Bombay on deck with V
Vishnu on my necklace. Big sister, my empress. Krishna, my friendship. Hopped over some fences so 5-0 wouldn't catch us. Potholes in my lenses. Bipolar, my head is. Gotta roll to that end and I can't lower my sentence. I just learned how to walk. Out of strip going backwards. I should have been dead by now, living on a borrowed chapter. 13, I was on smoke. Odzywam się do Was w dzień, w którym pierwszy raz byłem na treningu w klubie. Dzisiaj rozpoczęliśmy okres przygotowawczy. No i powiem tak, na samym początku oczywiście rozgrzeweczka i potem przeszliśmy do takiego parkouru wytrzymałościowo-technicznego z elementami taktycznymi w defensywie i w ofensywie. I tam było ok, bo tam mogłem robić spodziewaną zmianę kierunku, wiedziałem kiedy przyspieszę, kiedy zwolnię. No i były też elementy motoryczne, tam też na tych wszystkich elementach motorycznych bez żadnego bólu, no bo były te elementy motoryczne, które robiłem przez cały okres projektu Performance i nigdy nie miałem żadnego bólu podczas robienia tych ćwiczeń. Ale potem weszliśmy w gierkę na utrzymanie, oczywiście dogadałem się wcześniej z trenerem, że wejdę na jokera i będę starał się po prostu grać na 1-2 kontakty, ale wiadomo, czasami była jakaś niedokładniejsza piłka, czy musiałem wyjść do tej piłki, żeby pokazać się do gry i wtedy była reakcja. I w momencie, kiedy miałem taką niespodziewaną zmianę kierunku, że musiałem szybko zareagować, no to niestety czułem z minuty na minutę, że lekko to biodro podrażniam, ale jutro jadę do lekarza, do doktora Styka, do Ortomed Sport, tam mam nadzieję znajdziemy rozwiązanie i no nie wiem, ile będę potrzebował, nic tutaj nie wyrokuję, nic nie mówię, na nic się nie nastawiam, tak jak wcześniej, tylko po prostu jadę, dowiem się i w następnym vlogu zobaczycie tak naprawdę czego się dowiedziałem i jakie są dalsze kroki. Tymczasem dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.